Josefa. Gospodarze objęli prowadzenie w 19 minucie. Simon Rolfes odebrał piłkę zawodnikowi Leiri i podał w pole karne. Tam przejął ją Stefan Kisling i pokonał bramkarza gości. Drużyna z Portugalii ruszyła do odrabienia strat i już 10 minut później João Paulo otrzymał podanie od Paulo Cezara i strzelił w kierunku bramki. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. Piłkarze Bayeru potrzebowali zaledwie 2 minut, by znów objąć prowadzenie. Po rzucie wolnym wykonywanym przez Bratislava Greszko celnie główkował Simon Rolfes. W 79 minucie Greszko znów dośrodkowywał z rzutu wolnego, a wynik meczu ustalił Kisling. W zespole gości w wyjściowym składzie wyszedł Antoni Łukasiewicz.